Już wkrótce nakładem wydawnictwa Insignis ukaże się książka Williama Erwajna Wyzwanie Stoika jak dzięki filozofii odnaleźć w sobie siłę, spokój i odporność psychiczną. Książka ta to praktyczny przewodnik sięgający do tradycji filozofii stoickiej i pokazujący jej zastosowanie w życiu codziennym. Jest to bardzo ciekawa propozycja na obecny trudny czas. Przy czym chciałbym zaznaczyć, że jest to pozycja dla osób dopiero zaczynających swoją przygodę z filozofią stoicką. Ci, którzy wiedzą już co nieco, odnajdą tu ewentualnie wyraźniejsze zaznaczenie praktycznych zastosowań stoicyzmu w życiu codziennym. W jednym z rozdziałów autor porusza temat negatywnej wizualizacji niezwykle ciekawego moim zdaniem ćwiczenia filozoficznego i o tym będzie dzisiejszy odcinek wiele osób tworzy w swej głowie wyobrażenia dotyczące własnego życia, których rzeczywistość nie jest w stanie spełnić. Rodzi to złości i frustracje. Nie doceniamy tego, co mamy, bo nie spełnia to naszych oczekiwań. Często nie bierzemy też pod uwagę, że coś może nie pójść po naszej myśli, a gdy tak się stanie powstaje wówczas wielkie zdziwienie i rozczarowanie. Tym, co proponują stoicy w celu osiągnięcia duchowej równowagi i satysfakcji z życia, jest wyobrażanie sobie nie wyidealizowanej wizji naszych przyszłych losów, ale wizji, w której coś nie idzie po naszej myśli. Nie chodzi tu o typowe czarnowictwo i wielogodzinne roztrząsanie negatywnych konsekwencji naszych działań. Ma to być czarnowictwo uporządkowane, utrzymane w ryzach, zwłaszcza czasowych. Możemy temu ćwiczeniu oddawać się np. przed pójściem spać, poświęcając mu kilka minut. Zdecydowanie nie jest to ćwiczenie polecane osobom, które mają skłonność do ciągłego zamartwiania się i nie są w stanie nad tym zapanować. Negatywna wizualizacja ma dwie podstawowe funkcje. Raz, uświadomić nam poprzez wyobrażenie straty, że powinniśmy bardziej cenić to, co mamy. I dwa, Przygotować nas na ewentualną stratę czy niepowodzenie, tak, by w ich obliczu zachować spokój i nie doprowadzić do tego, że to negatywne zdarzenie stanie się czymś jeszcze gorszym. Pozwólcie, że przytoczę jeden z przykładów, który podaje nam William Irvine w swojej książce. Wyobraź sobie, że odbierasz telefon z informacją o śmierci bliskiego przyjaciela. Daj sobie kilka sekund na to, żeby naprawdę dotarła do ciebie ta możliwość. Myśląc o tym, spróbuj oczyma wyobraźni zobaczyć siebie na pogrzebie tego przyjaciela. Istnieje duża szansa, że przy następnym spotkaniu z tym przyjacielem poczujesz przypływ radości, że wciąż żyje. Stanie się tak dlatego, że jego istnienie na krótką chwilę przestało wydawać ci się czymś oczywistym. Na koniec chciałbym zadać wam pytanie, nad którym sam się zastanawiam, a dotyczy ono tego, jak dalece skuteczna może być negatywna wizualizacja. Czy, waszym zdaniem, na przykład, zwizualizowanie sobie przed podróżą samolotem katastrofy tego samolotu i własnej śmierci pozwoli nam rzeczywiście zachować spokój i być pogodzonym z losem w momencie, gdy rzeczywiście okaże się, że samolot spada i za moment uderzy w ziemię? I wtedy będziemy mogli powiedzieć do przerażonego współpasażera No cóż, przewidziałem to, akceptuję ten fakt i, jako, że nic z tym nie mogę zrobić, to nie będę rozpaczał. Jestem bardzo ciekaw waszego zdania.